Kochani, niebywała okazja, czterokrotny mistrz K1 World Grand Prix, wielka persona świata karate, świata MMA, były zawodnik UFC, Sami Shield. Bardzo miło mi Ciebie witać. Hello. Hello, nice to meet you. Sami, wystawiasz jednego zawodnika tutaj w Polsce, który walczy jutro na gali Side Fight, Sakfan Arab. Co możesz o nim powiedzieć? Na ile dobry to jest zawodnik? Trainee that's fighting tomorrow, Sakfan Arab. What do you think about him? Do you think he's ready? Do you think he's a good fighter? Yes, I think Sakfan is ready for tomorrow, and we're gonna show you a great fight tomorrow. Tak, uważam, że Sakfan jest świetnym wojownikiem i jest gotowy na jutro. Pokażemy wam świetną walkę. Jego przeciwnik jest przedstawicielem klasycznego karate, Wiktor Adamski. Sakfan Arab jest też przedstawicielem karate Kyokushin. To taki pojedynek między karatekami? His opponent is also trains karate and just like your trainee Sakfan. Is this just going to be a karate fight? I think it will be a mix of karate and kickboxing, of course, you know, because in my opinion karate is same as kickboxing, only without punches to the head. So I think it's going to be a very tough fight because they both have the fighting spirit of the karateka, so it's going to be a great fight. Jesteś w Polsce pierwszy raz, czy drugi raz, czy trzeci raz? Jak się podoba w ogóle tutaj w Polsce? Jak przyjęcie, jak ludzie? Is this your first time, second time or third time in Poland? Do you like the country? Do you like the people, the place? Yes, I think the first time I come to Poland was like maybe 25 years ago. I was to Dorlovo, and this is now the second time I see many progress in Poland. It's really a more eastern country than I remember, so I think it's very beautiful country. Pierwszy raz w Polsce byłem 20-25 lat temu i teraz, jak jestem drugi raz, widzę wielki postęp. Polska stała się dużo bardziej zachodnim krajem. Zapytam Ciebie o świat kickboxingu, świat K1. Ostatnio jeden polski fighter doszedł do czołówki światowej, Arek Wrzosek. Walczył z Badrem Harim. Widziałeś ten pojedynek? Podobał Ci się ten pojedynek? Pierwszy pojedynek wygrał Arek Wrzosek, drugi pojedynek został przerwany. Co w ogóle myślisz o polskich fighterach? What do you think about Polish fighters recently in the kickboxing, the K1 world? Arek Wrzosek went to the top of the world in kickboxing and K1. He had a really hard fight. He won one fight and then lost the second one. What do you think about Polish fighters in general? I think Polish fighters in general, they are strong fighters. They really want to fight. Especially in the karate, what I know, you know, when I was fighting karate, there were also already the Polish fighters were always very strong. So, and Wojciech, of course, he's a strong guy. You know, he's training in Holland for a long time. He beat Badr Hari. I think he beat him because of his character, because he was keep on fighting and keep on believing. So I think Polish fighters are strong fighters. Uważam, że polscy wojownicy są bardzo silni i mają bardzo mocną mentalność. Zawsze byli chętni do walki, szczególnie właśnie w dziedzinie karate. Ostatnio właśnie Arek wygrał tą walkę. Uważam, że ogólnie, że polscy wojownicy są bardzo, bardzo silni. W takim razie, czy ty nie myślisz jeszcze o powrocie do walk? Bo jeszcze jesteś młodym zawodnikiem. Nie będę zaglądał w metrykę, ale jeszcze jesteś młodym. Czy myślisz o tym, że mógłbyś jeszcze rywalizować z takimi zawodnikami, którzy doszli teraz? Antonio Plazibat, Arek Wrzosek, czy Badr Hari, który był twoim rywalem już kiedyś? You're still relatively young for a sportsman. Have you ever been thinking about coming back to fighting? Do you think you could fight with the people at the top right now, like Arek Wrzosek or other top fighters? I did not fight for when I stopped at 2013. It was my last fight. I don't think I'm fit to fight, but if necessary, I can kick their ass in my dojo. It's no problem. Ostatnią walkę przetoczyłem w 2013 roku. Nie uważam, że jestem zdolny do walki nadal, ale mogę przekazać swoją wiedzę w dojo.
W takim razie bardzo dziękuję Ci za wywiad, bardzo dziękuję Ci za wizytę tutaj w Polsce. No i mam nadzieję, że seminarium, które poprowadzisz, też będzie przekazaniem polskim fighterom, polskim zawodnikom tego wszystkiego, co prezentowałeś na światowych arenach. Thank you very much for the interview. I hope the seminary that you're going to be organizing is going to go well. Thank you for the interview again. Yes, you're welcome. Thank you very much. Thank you.